Witam Państwa. Mam nadzieję, że to, co Państwu dzisiaj powiem, nie wzbudzi żadnych kontrowersji, gdyż jest to temat do tej pory rozpatrywany przez różne ugrupowania i zdania są podzielone na temat, czy zwierzęta powinny być używane w badaniach naukowych, czy nie. Prawdę powiedziawszy, ja chciałam podejść do tematu bardziej w sposób historyczny, czyli jak medycyna, w zasadzie głównie chciałabym się oprzeć tutaj na medycynie, rozwijała się dzięki właśnie temu, że ludzie prowadzili badania na zwierzętach. Takie podejście historyczne. Wiadomo, że eksperymenty na zwierzętach były przez wieki wykonywane po to, aby poznać budowę zwierząt, po to, aby poznać różne fizjologiczne czynności organizmu. Później po to, aby poznać, w jaki sposób można zapobiegać chorobom, leczyć je i w tej chwili w zasadzie badania na zwierzętach głównie mają taki cel. Historyczny punkt spojrzenia na zwierzęta w badaniach w zasadzie świadczy o tym, jakie było podejście ludzi do zwierząt. Generalnie chciałam się skupić na europejskim obszarze, dlatego że znalezienie informacji na temat, jak to było w innych obszarach kuli ziemskiej, jest dosyć trudne. Chociaż, jeżeli by tak naprawdę ktoś chciał pogrzebać w informacjach, to zawsze znajdzie taką informację, że cokolwiek w Europie zostało wynalezione, cokolwiek w Europie zostało odkryte, powiedzmy do wieku XIX, Chińczycy mieli już tą wiadomość 500 albo i 1000 lat wcześniej. Zacznijmy może od Grecji antycznej. Chciałam jeszcze tylko nadmienić, że to, co Państwu dzisiaj opowiem, to jest moje subiektywne spojrzenie na historię zwierząt w nauce. Wybrałam określone przykłady, dlatego że naprawdę nie sposób jest w krótkim czasie przedstawić wszystkiego. Jakie było podejście do zwierząt w Grecji? Przede wszystkim nie można było wykonywać żadnych doświadczeń na ludziach, dlatego że to było tabu. Nie wolno było dokonywać sekcji, a w zasadzie nawet nie to, że nie wolno, nie chciano tego robić, gdyż uważano to za coś niegodnego. W związku z tym zwierzęta służyły jako przedmioty do eksperymentów. Podchodzono do nich w dziwny sposób, jak na nasze dzisiejsze poglądy, dlatego że hierarchia była uzależniona od przydatności zwierzęcia. Oczywiście hierarchia była taka, że najpierw były bóstwa, zaraz za nimi człowiek, a później zwierzęta, tak jak powiedziałam, w zależności od tego, jaka była ich przydatność. W tym przypadku w Grecji najbardziej szanowanym zwierzęciem był koń. Później następowały zwierzęta gospodarskie i na końcu te, na których właściwie się nic nie dało zrobić. Jednym z takich pierwszych naukowców greckich był Alkemon z Krotonu. Był to uczeń Pitagorasa, wykładowca medycyny. Uważało się głównie za twórcę psychologii doświadczalnej. On jako pierwszy konsekwentnie potraktował mózg człowieka jako organ zawiadujący całym ciałem i prowadził badania na zwierzętach właśnie w postaci sekcji, gdzie badał, jaka jest fizjologia danych zwierząt. Innym był Arystoteles, na pewno Państwo o nim słyszeli, to znany filozof, uważany również za twórcę biologii. Jego studia na temat powstawania i funkcjonowania istot żywych stanowią systematyczny i ugruntowany empirycznie wykład i aż do XVI wieku nie zostały prześcignięte. Najważniejsze są traktaty o częściach zwierząt i historia animalium. Jak Państwo widzą z samych tytułów tych traktatów, musiał on robić doświadczenia na zwierzętach, prawdopodobnie na zwierzętach już martwych. Generalnie te prace dotyczą anatomii. Rozróżniał on narządy zewnętrzne, takie jak dziób, pióra, ogon oraz wnętrzności, typowe
które mógł zauważyć przy przeprowadzaniu zwykłej sekcji. W traktacie przedstawia swoją koncepcję budowy oraz działania serca, mózgu, płuc, wątroby, śledziony, nerek, czyli większości organów, które mógł zauważyć podczas sekcji. Analizuje również zmysły, do których zalicza wzrok, słuch, węch i smak. Zwierzęta dzieli na posiadające krew czerwoną i tutaj zalicza do nich czworonogi, ptaki, ryby, walenie oraz człowieka. I takie, które posiadają, nie posiadają krwi czerwonej. Tutaj są skorupiaki, mięczaki, owady i gady. To są zwierzęta, które prawdopodobnie brał z targu, gdzie można było kupić takie zwierzęta jako pokarm. Rozważając budowę narządów wewnętrznych, kilkakrotnie podaje możliwe anomalie i wynikające z nich choroby. A więc już tutaj mógł zauważyć, że pewne rzeczy, które nie są normalne w organizmie, są związane z chorobami. Książka Animalium, Historia Animalium, to pismo zoologiczne i przez wiele lat było uważane za jedno z ważniejszych osiągnięć Arystotelesa. Jak Państwo widzą, tutaj jest wydanie z wieku XII. No, oczywiście nie jest to oryginał, a więc ktoś zadał sobie trud, żeby tą całą wiedzę przepisać, aby mogli z niej korzystać następni naukowcy. Jeszcze innym bardzo interesującym badaczem był Diokles, grecki lekarz i nazywany drugim Hipokratesem. Napisał pierwszą książkę o anatomii człowieka. Niesprawdzone są informacje, że jako pierwszy wytłumaczył różnicę między żyłami i tętnicami. A więc tutaj w zasadzie trzech różnych naukowców pretenduje do tego, kto pierwszy to opisał. Diokles napisał również, był również wynalazcą tak zwanej łyżki Dioklesa, służącej do usuwania strzał z ciała bez potrzeby rozcinania albo przepychania strzały. To jest wielkie osiągnięcie medyczne. Państwu się może wydawać, że to jest coś głupiego, ale wtedy główną bronią były właśnie łuki i strzały. I wyciągnięcie strzały było dużym problemem chirurgicznym. Praxagoras. Ten również pretendował do tego, że jest pierwszym, który opisał różnicę między żyłami a tętnicami i jeszcze do tego stwierdził, że jest coś takiego jak puls. Z tym, że uważał, że arterie rozprowadzają po ciele powietrze, a nie krew. Że przełyk jest bezpośrednio połączony z naczyniami i powietrze wdychane przechodzi natychmiast do naczyń i jest rozprowadzone po całym ciele. To stwierdzenie było uważane za prawdę przez ponad 500 lat. Tyle zajęło stwierdzenie, że jednak krew, a nie powietrze znajdują się w naczyniach. A puls z kolei tłumaczył tym, że naczynia znikają i się pojawiają. Nie to, że się zwężają i rozszerzają, tylko znikają i pojawiają w ten sposób, w jakiś sposób powietrze jest przetłaczane przez organizm. Herofilus to jest grecki lekarz, założyciel szkoły lekarskiej w Aleksandrii. To był naprawdę dobry lekarz, znany jako ojciec naukowo pojmowanej anatomii. Jako pierwszy swe wnioski o budowie ciała opierał na przeprowadzonych przez siebie sekcjach zwłok. To już jest jakby złamanie tego tabu, że nie można prowadzić badań na zwłokach. Jednakże tu Herofilus żył już w takich czasach, gdzie niespecjalnie zwracano na to uwagę. Sekcje zwłok przeprowadzał głównie na niewolnikach albo na martwych gladiatorach. Jako pierwszy zaobserwował, że tętnice nie zawierają powietrza, tylko krew. Opisał budowę przewodu pokarmowego i podał pierwszy opis części jelita cienkiego, który do dzisiaj nazywamy dwunastnicą. Dwunastnica dlatego, że na 12 palców był długi ten odcinek. Jego dzieła zaginęły, ale znane są głównie z cytatów prac Galena.
to Państwu później opowiem również o Galenie. A Celsus w swoim dziele De Mediciana oraz Tertullian twierdzili, że Herophilus dokonał co najmniej 600 sekcji na ciałach zmarłych żołnierzy. Jego uczeń twierdził, że dokonywał również wiwisekcji na żywych jeszcze niewolnikach, aczkolwiek nie ma innego potwierdzenia oprócz tego, co twierdził jego uczeń. Przejdźmy teraz do następnej ery, czyli już z Grecji przenosimy się do Rzymu. Galen, właściwie Claudius Galenus, jeden z najznakomitszych rzymskich lekarzy greckiego pochodzenia, anatom, lekarz gladiatorów również, wywołał olbrzymi wpływ na rozwój nauk medycznych w średniowieczu i odrodzeniu. A to dlatego, że jego prace były uważane za podstawy medycyny w tych czasach. Opisał 7 nerwów czaszkowych, zastawki serca oraz różnice między tętnicami i żyłami. To już trzeci pretendent do tego, że wie, czym się różnią żyły od tętnic. Między innymi potwierdził badanie Herophilusa, że tętnicami płynie krew. Opierał się na sekcji zwierząt, na makakach. Głównie na tych małpach pracował, badając budowę i funkcję organizmu. Nie ustrzegł się od błędów, nawet w sprawach, które już wcześniej znano z sekcji ludzkich zwłok, ale współcześni mu uznali, że to nie są błędy, tylko że on poprawił błędy innych. W związku z czym te poglądy, które w zasadzie nie były prawdziwe, panowały później przez następne setki lat i zostały sprostowane, czyli wrócono do tej wiedzy pierwotnej dopiero około XVII wieku. Chciałam szybko przenieść się z czasów rzymskich do średniowiecza. Średniowiecze w zasadzie nie zaznaczyło się specjalnie żadnymi wielkimi osiągnięciami w dziedzinie medycyny. A to dlatego, że wtedy panowały poglądy, że choroba przychodzi od Boga i głęboka wiara ją uleczy. Poza tym nie znano podstawowych rzeczy typu higiena, typu tego, że jeżeli chory przyjdzie do zdrowego, to go zarazi. Czyli podstawowych rzeczy, które teraz wiemy i które nam się zdają oczywiste. Poza tym medycyna w tamtych czasach w zasadzie opierała się na tym, że spróbujmy, może to zadziała. W związku z czym skutki działań lekarzy zawsze były wątpliwe i często było tak, że pacjent, który bez pomocy lekarza mógł wyzdrowieć, przy pomocy lekarza niestety to mu się nie udawało. Jednakże średniowiecze to był czas, kiedy zwierzęta były uważane za coś niższego od człowieka. Jest to wynikiem tego, co jest napisane w Biblii, że zwierzęta są poddane człowiekowi i powinny mu służyć. W związku z czym nawet w tych niewielu pracach, które możemy znaleźć na temat ewentualnych poszukiwań naukowych, zwierzęta są traktowane bardzo przedmiotowo. Co prawda to, co Państwo tutaj widzą, to są ryciny z wieku XVIII, ale w świetny sposób oddają to, w jaki sposób można, nie wiem, słabo widać, ale to jest obraz okrucieństwa wobec zwierząt. Tomasz Zakwinu twierdził, że okrucieństwo wobec zwierząt w zasadzie nie jest takie złe, jednakowoż prowadzi do tego, że w człowieku rozwija się później okrucieństwo wobec człowieka. I to jest dopiero niedobre. To jest taka krótka historyjka Toma Nero, gdzie tutaj jako dziecko, to słabo widać, ale tutaj jako dziecko dręczy psa. Z kolei już jako dorosły młodzieniec bije swojego konia.
po czym kończy się tym, że zabija kobietę. Czyli jakby rozwój tego oddręczenia zwierząt do morderczych wręcz instynktów. No i zasłużona kara. Tenże Tom Nero służy jako obiekt badań w przeprowadzanej sekcji zwłok. Możemy tylko uważać, że to jest nauczka, która może być słuszna do tej pory. Tak jak już wcześniej mówiłam, w tych wiekach średnich w zasadzie zaniechano eksperymentów, uważając, że modlitwa wszystko załatwi. I dominujący wpływ wiary chrześcijańskiej i przekonanie, że wiara ma moc uleczenia, w sumie spowodowało regres nauk medycznych. Regres nauk medycznych, który w zasadzie odrodził, które te nauki dopiero odrodziły się razem ze zmianą epoki, czyli odrodzenia. Odrodzenie jako epoka, gdzie w zasadzie wszystkie dziedziny nauki i sztuki uległy wielkiemu odrodzeniu. Jednym z przedstawicieli naukowców z tego okresu jest Andreas Vesalius, flamandzki uczony, twórca nowożytnej anatomii. On przełamał średniowieczny zakaz sekcji zwłok i prowadził badania porównawczej anatomii człowieka i zwierząt. Szukał różnic pomiędzy budową zwierząt i budową człowieka. Do tej pory uważano, że zwierzęta są w zasadzie w środku podobnie zbudowane i w zasadzie tak jest. Jednakowoż różnice są i te różnice czasami są zasadnicze. Również tutaj jest pierwsze doniesienie na temat wiwisekcji przy braku środków znieczulających. Otóż środki znieczulające zostały odkryte dużo, dużo później. Większość badań na zwierzętach żywych, gdyż wiwisekcja jest to badanie przeprowadzone na żywym zwierzęciu, była prowadzona w dosyć okrutny sposób. Zwierzęta były tylko i wyłącznie unieruchomiane, natomiast nikt nie dbał o to, aby nie czuły bólu. A dlaczego? A dlatego, że uważano, iż nie są do tego zdolne. Nie mają tej duchowości jak człowiek. Nie są w stanie odczuwać bólu, nie są w stanie odczuwać strachu. W związku z tym, hura, możemy robić, co chcemy. Francis Bacon, następny badacz okresu odrodzenia, angielski filozof, jeden z najwybitniejszych przedstawicieli filozofii doby odrodzenia baroku. Uchodził za jednego z twórców nowożytnej metody opartej na eksperymencie. Jest uważany za jednego z twórców tak zwanego empiryzmu. Jeden z zagorzałych zwolenników wiwisekcji jako metody doświadczalnej. Przeprowadził wraz ze swoimi przyjaciółmi wiele doświadczeń na zwierzętach. René Descartes, tak zwany kartezjusz, francuski filozof, matematyk i fizyk, jeden z najwybitniejszych uczonych XVII wieku, uznawany również za ojca filozofii nowożytnej. Uważał, że zwierzęta są zdolne do uczuć strachu, złości, radości i bólu. Jednak według niego zwierzęta działały jak maszyny. Były zaprogramowane na dane zachowania, były zaprogramowane na dane uczucia. W związku z tym w zasadzie była to wymówka do wyjątkowo okrutnych eksperymentów, których w tym czasie było wiele. Większość z naukowców tego czasu chętnie przyjęła ten punkt widzenia, że zwierzęta są automatami, w związku z tym czuła się absolutnie bezkarna, nie miała wyrzutów sumienia, że prowadzą dosyć okrutne, a z naszego punktu spojrzenia obecnego, bardzo okrutne doświadczenia na zwierzętach. Jean-Baptiste Denis, francuski lekarz, przeprowadził pierwszą udokumentowaną transfuzję krwi.
jest to pierwsze udokumentowane doświadczenie, bo można to tak nazwać, w którym brał udział i człowiek, i zwierzę. Transfuzja krwi odbyła się w ten sposób, że z owcy krew została przetoczona do człowieka. Nam się to wydaje w tej chwili czymś niepojętym, bo wszyscy wiemy o grupach krwi, wiemy o tym, że krew ludzka różni się od krwi zwierzęcej. Ale proszę sobie wyobrazić, że ten człowiek przeżył. Był chory, dostał krew owcy, przeżył i cud. Mało tego, wyzdrowiał. W każdym bądź razie to doświadczenie, no tak, to doświadczenie było jednym z pierwszych. Niestety następne transfuzje krwi, które przeprowadzał właśnie ten Jean-Baptiste Denis, nie powiodły się już tak bardzo. W sumie z tego, co znalazłam w informacjach, przeprowadził około 5 transfuzji krwi, z czego 2 skończyły się dobrze, natomiast 3 niestety skończyły się zgonami jego pacjentów. Troszkę to zahamowało rozwój tej dziedziny medycyny, ale próby były dalej podejmowane. William Harvey, angielski biolog, przez prawie 20 lat prowadził badania na zwierzętach, a jakżeby inaczej. Odkrył, że serce działa jak pompa sercotłocząca i powoduje nieustające krążenie krwi w naczyniach, z którymi tworzyły układ zamknięty. W 1628 roku wydał dzieło na ten temat. Kolejna publikacja traktowała o nieistnieniu samorództwa. Brawo, do tej pory wszyscy uważali, że samorództwo jest myśliwe. Stał się jedną z czołowych postaci rewolucji naukowej. Ponadto stał się krytykiem Galena. Udowodnił, że Galen nie przeprowadził żadnej sekcji na człowieku, że jego informacje były tylko i wyłącznie związane z badaniami na małpach. Richard Rohwer, angielski lekarz, eksperymentował z transfuzją krwi i badał układ oddechowy, czyli badania dotyczące transfuzji krwi dalej trwały, ale jeszcze nie znano grup krwi. Johan Jakob Wepfer, szwedzki patolog, farmakolog, jako pierwszy testował trucizny na zwierzętach w odniesieniu do ich działania na ludzi, czyli już pierwszy toksykolog, pierwszy farmakolog, poważny. Testował m.in. cykutę, tojad i ciemiernik. Przestrzegał również przed działaniem rtęci, antymonu i arszeniku, które wówczas były uważane za lekarstwa. Te związki właściwie były uważane za lekarstwa przez bardzo długo, bo jeszcze w XIX i na początku XX wieku również były stosowane. Zabito wielu ludzi, to prawda, ale no cóż, badania Wepfera w takim razie poszły na marne na kilka wieków, prawda? W każdym bądź razie on już stworzył podstawy do tego, by zacząć się zastanawiać nad działaniem tych związków, a poza tym testował je na zwierzętach, w związku z czym jako pierwsze zapisane informacje, toksykolog, który testuje swoje próbki chemiczne najpierw na zwierzętach. Również powiązał objawy udaru z krwawieniem domózgowym. Wcześniej uważano, że to jest jakiś piorun z jasnego nieba, że człowieka po prostu szlak trafił, prawda? Natomiast on stwierdził, że jest to związane z wybroczyną do mózgu. Nadejście oświecenia było również nadejściem sceptycyzmu wobec doświadczeń na zwierzętach. Robert Boyle publicznie przeprowadzał doświadczenia na zwierzętach, powodując ogólne zniesmaczenie. Tutaj jest obraz przedstawiający doświadczenie Roberta Boyla z ptakiem w pompie próżniowej, gdzie tak.
gdzie po prostu usuwał powietrze z bańki i patrzył, co też się dzieje z tym zwierzęciem. Tak jak mówiłam, przeprowadzał te doświadczenia publicznie i jako takiego swojego rodzaju pokaz, gdzie ludzie mogli obejrzeć, co też się będzie działo w takich sytuacjach. To jest obraz, który pokazuje różne podejście osób będących obecnych na tym pokazie do samego doświadczenia. Można zobaczyć zaciekawienie, można zobaczyć zniesmaczenie, można zobaczyć, że niektórzy odwracają oczy, nie chcą w ogóle na to patrzeć. A niektórzy są obojętni, sobie po prostu w tym czasie flirtują. W każdym bądź razie wtedy jeszcze nie było ogólnego jakby negatywnego odczucia do takich doświadczeń. Różnie ludzie reagowali. Jednakowoż ilość tych pokazów przeprowadzana przez Boyla powodowało, że ludzie zaczęli o nim myśleć w sposób nieco negatywny. Filozofowie tamtego czasu, Jean Rollin i Edmond O'Meara, byli przeciwnikami wiwisekcji, co uzasadniali tym, że cierpienia zwierzęcia wpływają na funkcjonalność organów jego ciała, skutkując pojawieniem się nieprawidłowych reakcji i fałszują wyniki obserwacji. A więc nie było to odczucie biedne zwierzęta, niepotrzebnie męczone, tylko po prostu to da nam zafałszowane wyniki. Chciałam przypomnieć, że w tych czasach nadal nie było środków znieczulających. Bardzo popularne jeszcze nie tak dawno na studiach biologicznych podstawowe doświadczenie, które po raz pierwszy przeprowadził Luigi Galvani, włoski fizyk, lekarz, fizjolog. Odkrył istnienie zjawisk elektrycznych w tkankach mięśniowych u zwierząt, przez co zwrócił uwagę uczonych na nową dziedzinę wiedzy nazwaną później elektrochemią. Otóż jeżeli te dwa miejsca na ciele zwierzęcia zostały potraktowane prądem, wówczas ruszały się. W późnych latach 70. jeszcze miałam na fizjologii zwierząt. Zgadza się. Ja w latach 80. Bardzo długo te doświadczenia były prowadzone jako pokazowe na studiach biologicznych. Dopiero nie tak dawno, bo jakieś 20 lat temu z tego zrezygnowano. W każdym bądź razie, z tego co ja pamiętam, dziesiątki biednych żab straciło swoje życie po to, żeby studenci zobaczyli, w jaki sposób to działa. A również zapisy elektrokardiograficzne, tak jest, wszystko to miało miejsce, a zaczęło się to w wieku 18. Stephen Hales, angielski botanik i fizjolog, zasłynął jako pionier eksperymentalnej fizjologii. Otóż tutaj, na tej rycinie, mają Państwo obraz, w jaki sposób mierzył ciśnienie krwi. Jako pierwszy zwrócił uwagę na to, że jeżeli krew jest przetaczana przez naczynia, to musi tam działać jakieś ciśnienie, które ją popycha. Metoda badania była taka, że do tętnicy na szyi konia przymocował rurkę i mierzył, jak też wysoko ta krew tam popłynie. Nieco okrutne badanie, ale z tego co wyczytałam, konie przeżywały. Mimo wszystko, dzisiaj jest to nie do pomyślenia, żeby w ten sposób mierzyć ciśnienie krwi. Albert von Haller, szwajcarski lekarz, fizjolog, botanik, również poeta. Głównie zajmował się, dzisiaj byśmy to nazwali neurofizjologią, czyli nerwami, anatomią z tym związaną. Zawarł kompleksową, krytyczną wiedzę z anatomii i fizjologii swojej epoki. Wprowadził szereg nowych pojęć, między innymi drażliwość i czułość. Drażliwość jest specyficzna dla mięśni, a czułość dla nerwów.
jako pierwszy wprowadził także takie pojęcia medyczne jak nadpobudliwość i nadwrażliwość, do tej pory funkcjonujące w medycynie. Obaj, i Haller, stworzyli wiekopomne dzieła, z których ich następcy korzystali przez ponad 100 lat. Obaj również, mimo że wykonywali doświadczenia na zwierzętach, szeroko opowiadali, że są zniesmaczeni tym, że muszą to robić. No ale nie widzieli innej możliwości. Aby zdobyć tą wiedzę, po prostu musieli. Immanuel Kant, na pewno każdy z Państwa o nim słyszał, niemiecki filozof oświecenia, profesor logiki, stwierdził, że wiwisekcje, w których używa się zwierząt żywych, z pewnością są okrutne, jednak są bezcenne i można usprawiedliwiać okrucieństwo, gdyż zwierzęta stworzone zostały jako instrument człowieka. Jednak takie okrucieństwo dla sportu nie ma usprawiedliwienia, czyli dla nauki tak, dla sportu nie. Z nadejściem wieku XVIII wielu filozofów jak Voltaire, Rousseau, Bentham i Schopenhauer zaczęli się interesować tym, że właśnie takie doświadczenia są prowadzone i zaczęli głośno mówić na ten temat, że nie jest to dobra droga. Upadek antropocentrycznego spojrzenia na zwierzęta, krytycyzm wobec postrzegania zwierząt jako środków do osiągnięcia celu, a także przyznanie, że zwierzęta odczuwają podobnie jak ludzie, spowodowały wczesny rozwój ruchu antywiwisekcyjnego. Bentham również powiedział dosyć znamienne zdanie. Pytać należy nie, czy one rozumieją, ani czy mogą mówić. Pytać należy, czy one cierpią. Czas rewolucji w badaniach medycznych to wiek XIX. W praktyce lekarskiej i w badaniach laboratoryjnych zaszły wtedy bardzo duże zmiany. Nauka poszła do przodu, między innymi dzięki badaniom na zwierzętach, ale również poszły do przodu działania antywiwisekcyjne. Jeśli chodzi o naukę, to powstanie Królewskiej Akademii Medycznej we Francji spowodowało, jak również innej placówki naukowej w Berlinie. To były w tamtych latach to były dwa wiodące miejsca, jeżeli chodzi o badania. I jak można się domyśleć, również nastąpiła intensyfikacja badań na zwierzętach, jednak zmieniły się zasady. Badania musiały być odzwierciedleniem wcześniej opracowanych teorii i być prowadzone w celu uzyskania konkretnych informacji na temat fizjologii i patologii przydatnych w medycynie. Czyli coś tak jak w naszych czasach. Trzeba było mieć konkretny problem, który chciało się rozwiązać, konkretny plan działania, który trzeba było przedstawić Wysokiej Radzie, która ewentualnie to zaakceptowała i wtedy dostawało się pozwolenia na badania na zwierzętach. François Magendie, francuski fizjolog, zasłynął bardzo niechlubnie. Dlatego, że mimo, że dokonał znaczących odkryć związanych z fizjologią mózgu, dzięki rozwinięciu techniki wiwisekcji, jednakże współcześni jego uważali, że był okrutnikiem. Znany był z bardzo przedmiotowego traktowania zwierząt. Mało tego, również podobnie jak Boyle, lubił zapraszać ludzi na swoje doświadczenia. I w zasadzie zrobił z tego obwoźny teatrzyk. Jeździł po różnych miastach, gdzie przeprowadzał publiczne wiwisekcje. Z zapisków współczesnych wiadomo, że najczęściej były to wiwisekcje na psach. Potrafił, z tego co udało mi się wyczytać, pies oczywiście nie był znieczulony, był przywiązany do stołu i
tenże Mezind potrafił, jak zaraz, Mezindin potrafił zostawić takiego psa rozkrojonego. Znaczy, zaczynał od miejsc, które wiedział, że pies przeżyje do następnego dnia. Czyli na przykład pokazywał zebranym mięśnie i nerwy czaszkowe i potrafił takiego psa zostawić na tymże stole do następnego dnia, aby dalej publicznie kontynuować wiwisekcję. Był naprawdę znienawidzony przez współczesnych, mimo że i tak znalazło się zawsze kilku chętnych, którzy chcieli to oglądać. Claude Bernard, francuski lekarz, fizjolog, zajmujący się również badaniami medycznymi. Zdawał sobie, że w medycynie brakuje zakładów eksperymentalnych i dobrych wyników. Propagował również eksperymenty na zwierzętach. Celem, jaki sam stwierdził, tych badań było ustanowienie stosowania naukowych metod w medycynie. Owszem, opisał rolę trzustki, śmianek i wątroby, a także drogę tlenu do organizmu, zbadał i opisał zasady reakcji odruchowych, opracował podstawy biochemiczne glikogenu i kurrary. Był pionierem nakłuć czwartej komory mózgu. To, że pracował z kurrarą, było bardzo dobrym posunięciem, dlatego że stwierdził, że dzięki kurrarze, która ma co prawda działanie zwiotczające, jednak zwierzę już się tak nie męczyło. Podanie kurary powodowało to, że zwierzę było unieruchomione i w trakcie wiwisekcji, przynajmniej tym, którzy to obserwowali, wydawało się, że nie cierpi. Theodor Schwann, niemiecki zoolog, fizjolog, histolog, twórca podstaw nowoczesnej histologii, odkrył pepsynę i komórki glejowe. Do dziś znamy komórki, tak zwane komórki Schwanna, które otaczają wyrostek z komórek nerwowych. Również prowadził doświadczenia na zwierzętach i pierwszy enzym przygotowany z tkanki zwierzęcej nazwał pepsyną. Robert Remak. Tutaj mamy akcent polski. Polski i niemiecki lekarz żydowskiego pochodzenia, embriolog, histolog, fizjolog, neurolog, twórca nowoczesnej embriologii. Jako pierwszy stwierdził, że wszystkie komórki pochodzą od komórek. Jako pierwszy zobaczył na własne oczy, że się dzielą, w związku z czym to nie jest tak, że te komórki nie wiadomo skąd się biorą. Również prowadził doświadczenia na zwierzętach. Tutaj jest inna rycina, przedstawiająca fizjologiczną demonstrację z wiwisekcji psa prowadzonej już w wieku XIX. Zupełnie inna reakcja osób obecnych na tej wiwisekcji niż na poprzednim obrazie, gdzie uczucia były zróżnicowane. Tutaj większość z obserwujących jest naprawdę zaciekawiona. Dyskutują między sobą, co też się tam dzieje, jak to wszystko wygląda. Zupełnie inne podejście. Mimo że w zasadzie już było wiadomo, że zwierzęta czują, że zwierzęta boją się, ci, którzy zajmowali się wiwisekcją, bardziej byli zainteresowani tym, co tam zobaczą, niż tym, co to zwierzę czuje. W XIX wieku również rozwinął się bardzo prężny ruch antywiwisekcyjny w Wielkiej Brytanii. Przede wszystkim w Wielkiej Brytanii, która specjalnie nie była zachwycona osiągnięciami naukowymi Francuzów. Ale to już inny aspekt historii między Francuzami i Anglikami. W każdym bądź razie przeciwni wiwisekcji byli politycy, dziennikarze, czołowi literaci, duchowni, medycy, a nawet królowa Wiktoria. Za najgorszego wroga właśnie uważano tego François Mezendin, okrutnika, a po jego śmierci Claude'a Bernarda za wiwisekcję na zwierzętach paraliżowanych kurrarą i powolne gotowanie zwierząt w badaniach nad termoregulacją. Niestety takie doświadczenie też było przeprowadzone.
tymże XIX wieku powstały również pierwsze dwa prawa, które zabezpieczały prawa zwierząt. Parlamentarzysta Richard Martin najpierw zaproponował tak zwane Cruel Treatment of Cattle Act, czyli akt, w którym zabraniano okrutnego traktowania zwierząt domowych, a później Cruelty to Animals Act, czyli pierwsze prawo regulujące eksperymenty na zwierzętach. Ta rodzina przedstawia pierwszą rozprawę sądową, którą przeprowadzono w Anglii za znęcanie się nad zwierzęciem. Niejaki Bill Barnes znęcał się nad swoim osłem. Sprawa o tyle była głośna, że tego osła przyprowadzono do sądu jako świadka. No musiał, nie miał wyjścia. W każdym bądź razie była to pierwsza sprawa sądowa za okrucieństwo wobec zwierzęcia i oczywiście Bill Barnes został skazany. Marshall Hall, angielski lekarz, fizjolog i twórca teorii odruchów bezwarunkowych oraz metody restauracji osób, resuscytacji osób podtopionych, wytłumaczył funkcję naczyń włosowatych. On sformułował takie prawa, które zaczęły obowiązywać na uniwersytetach i u osób, które wydawały pozwolenia na badania na zwierzętach. Po pierwsze, czy eksperyment jest niezbędny? Po drugie, czy da pożądany rezultat? Jaka będzie wartość naukowa? Po trzecie, czy metoda może być zmodyfikowana, aby zredukować dyskomfort zwierzęcia? Po czwarte, czy taki eksperyment był już kiedyś przeprowadzony? I to jest bardzo... Tak jest. I po piąte, czy metoda dostarczy wartościowych wyników w sposób statystyczny? To jakby są podwaliny do regulacji i ograniczenia badań na zwierzętach, które również przeszły już teraz do naszych praw. I jedna rzecz ważna, która miała miejsce w XIX wieku, czyli wprowadzenie i używanie środków znieczulających, zwiotczających i narkozy w doświadczeniach na zwierzętach. Poza tym zmieniło się również podejście do postrzegania zwierząt, dlatego że sformułowanie przez Karola Darwina teorii ewolucji zupełnie inne światło rzuciło na relacje między człowiekiem a zwierzęciem. Ci, którzy przyjęli tę teorię, zaczęli postrzegać zwierzęta nie jako zupełnie odrębne gatunki, ale jako coś, z czym człowiek jest związany, w związku z czym w jakiś sposób powinien czuć się zobowiązany do tego, aby te zwierzęta nie cierpiały na przykład wskutek doświadczeń. Ale w XIX wieku miały miejsce również przełomowe doświadczenia, które wybrałam tutaj tylko kilka. Te, które uważam, że są najważniejsze, mianowicie Ludwig Pasteur. Na pewno Państwo słyszeli o nim. Za najważniejsze osiągnięcie uważane są wyniki prac z zakresu bakteriologii i wirusologii, uwieńczone opracowaniem pierwszej szczepionki ochronnej dla ludzi przeciwko wściekliźnie, a również dla zwierząt przeciwko wąglikowi. No niestety badania musiał prowadzić na zwierzętach, głównie na psach. Nie były to zbyt miłe doświadczenia, dlatego że jemu się wydawało, że z zarażonych zwierząt materiał należy wprowadzić bezpośrednio do mózgu, że nie wystarczy podać na przykład do krwi, czy podać domięśniowo, że wtedy to zwierzę nie zachoruje tak bardzo, jak tutaj już w zaawansowanym stadium choroby. Czyli wiercił dziurkę w czole zwierzęcia i podawał zakażony materiał bezpośrednio do mózgu. Co by nie mówić, zwierzęta były znieczulone, zwierzęta były w dobrej kondycji. W każdym bądź razie dzięki tym właśnie doświadczeniom później można było opracować i zastosować szczepionkę przeciwko
wściekliźnie. I lata później to już jest ogłoszenie, to jest ogłoszenie już z wieku XX, w którym się przypomina, że ludzie i zwierzęta nadal by umierali z powodu wścieklizny, gdyby nie doświadczenia Pastera właśnie na psach. Robert Koch również przeprowadzał doświadczenia na zwierzętach. Odkrywca bakterii wywołującej wąglika, cholerę, gruźlicę, laureat nagrody w dziedzinie fizjologii. Do roku 1903 badał naturę gruźlicy oraz metody jej leczenia w szpitalu. Był wielkim konkurentem Pastera. Oni się ścigali, który pierwszy coś nowego wymyśli, który pierwszy daną chorobę, któremu się z nich uda daną chorobę opanować. W każdym bądź razie Ludwig Pasteur udało mu się z wścieklizną, Robertowi Kochowi udało się rozwiązać zagadkę gruźlicy, na którą mnóstwo ludzi wtedy cierpiało i umierało. Jak Państwo widzą, pracował również w szpitalu Augusta Hohenlohe na Górnym Śląsku. Co prawda wtedy nie była to jeszcze Polska, tylko Prusy, ale no cóż, takie jakby polski akcencik ponownie. Paul Ehrlich, niemiecki chemik i bakteriolog, odkrywca salwarsanu, pierwszego w miarę skutecznego lekarstwa przeciwko kile, bardzo ważne, stosowanego przed wynalezieniem antybiotyku. Miał duże laboratorium, w którym owszem również prowadził doświadczenia na zwierzętach. Tu jest grupowe zdjęcie pracowników laboratorium z ich zwierzętami laboratoryjnymi. Ale już jak Państwo widzą, te zwierzęta są w całkiem dobrym stanie. Jest pies, są dwie kozy, jest kura, jest kaczka i tu jeszcze coś małego, być może, że szczur. W każdym bądź razie zwierzęta nie wyglądają tak źle. A to pierwsze międzynarodowe spotkanie działaczy antywiwisekcyjnych w roku 1913. Te działania były bardzo rozwinięte wtedy. Głównie zajmowały się tym tak zwane sufrażystki, czyli wyzwolone kobiety. Jak na zdjęciu widać, są to panie już w takim słusznym wieku, ale podejrzewam, że były zasłużone właśnie w swojej działalności. Jeszcze jeden nauczony, który pracował na zwierzętach, o którym chciałam Państwu powiedzieć, to Pawłow. Na pewno każdy z Państwa słyszał o tak zwanym psie Pawłowa, czyli o odruchu warunkowanym. Pawłow, rosyjski fizjolog, również był laureatem Nagrody Nobla i przez całe swoje życie właściwie pracował w Petersburgu, gdzie prowadził doświadczenia głównie właśnie na psach. To jest pies, na którym prowadził doświadczenia, to jest jego grupa badawcza również z psem. Prowadził badania na tak zwanym odruchu warunkowym, czyli pies dostawał jedzenie po uprzednim sygnale dźwiękowym bądź świetlnym i później już na ten sygnał pies zaczynał się ślinić, bo wiedział, że za chwilę dostanie jedzenie. Także tutaj próbóweczka przymocowana do ślinianki psa, a żeby było śmieszniej, jest to wypchany pies, gdyż Rosjanie lubują się w wypychaniu zwierząt, który znajduje się w Muzeum Medycyny w Petersburgu. Pawłow był tak zasłużony dla nauki rosyjskiej, że wybudowano dla niego specjalnie pod Petersburgiem specjalny ośrodek naukowy imienia Pawłowa w tej chwili, w którym, co ciekawe, jest pomnik Pawłowa i psa. Nawet na ten pomnik wszyscy mówią pomnik psa. Tak, to jest pomnik psa Pawłowa właśnie w tym ośrodku w Kołtuszy. Zwierzęta no nie tylko w medycynie się zasłużyły. Tak, młodzi ludzie mogą już nie pamiętać. Pierwszy pies, który poleciał w kosmos, to jest Łajka. Łajka, która w 1957 roku poleciała w kosmos, no niestety stamtąd nie wróciła.
Przez wiele lat propaganda radziecka mówiła, że po prostu pies tam zmarł z głodu i tak dalej. Prawda jest taka, że już podczas przechodzenia przez atmosferę pies po prostu się ugotował, spalił się, bo nie było zbyt dobrych ochron przeciw temperaturze. Następnymi zwierzętami, które również poleciały w kosmos, to jest białka i strzałka. Dwie zasłużone kosmonautki, które w 1960 roku wyleciały na orbitę okołoziemską, przeleciały kilka okrążeń i na szczęście szczęśliwie wróciły na Ziemię, żeby było ciekawie, również zostały wypchane i znajdują się w Muzeum Kosmonautyki w Moskwie. W każdym bądź razie jeszcze jednym takim zwierzęciem był szympans Ham. To jest amerykański pierwszy podróżnik kosmiczny, który w 1961 roku poleciał w kosmos i który szczęśliwie wrócił. Mało tego, przeżył jeszcze 20 lat w nowojorskim zoo, pokazywany jako właśnie pierwszy kosmonauta amerykański. Jak jest dzisiaj? Dzisiaj przeprowadzamy mnóstwo doświadczeń na zwierzętach i te doświadczenia prowadzi się na całym świecie. Trudno byłoby w tej chwili przytaczać konkretne przykłady, dlatego że badania są tak rozbudowane w przeróżnych dziedzinach, w fizjologii, w biochemii, medycynie i na pewno jest to coś, co za co powinniśmy być w sumie wdzięczni, dlatego że większość także, jak Państwo widzą, jest szereg różnych zwierząt, na których prowadzi się obecnie badania, nie tylko w celach medycznych, ale również w celach poznawczych, tak zwane badania podstawowe, bo organizm, nie tylko człowieka, ale organizm zwierząt jest jeszcze do końca niepoznany. Najmniej w zasadzie w tej chwili, można powiedzieć, poznany jest układ nerwowy, mózg człowieka, największą zagadką do tej pory. A taki robaczek, C. elegans, jest świetnie wykorzystywany właśnie do badań nad budową komórki nerwowej, nad działaniem. Z kolei świnie są świetnymi zwierzętami, na których można testować wszelkie nowinki medyczne, zastawki sztuczne na przykład, transplantacje, wszelkie nowe części zamienne, które ewentualnie można do człowieka później wprowadzić. Najpierw się testuje na świniach, gdyż okazuje się, że są bardzo zbliżone, jeżeli chodzi o i fizjologię, i biochemię do człowieka. Także większość rzeczy z dziedziny medycyny testowana jest właśnie na świniach. Pszczoły, kurczęta, gerbile, myszy, króliki. To są zwierzęta w zasadzie podstawowe w tej chwili w badaniach. Państwu się wydaje, że pszczoła do niczego się nie nadaje. Otóż się nadaje do badań nad pamięcią, nad zapamiętywaniem w każdym różnym aspekcie. To samo z kurczakami i kurami. Podobnie jest z rybkami, to jest tak zwana rybka zebra, która również jest wykorzystywana do badań nad funkcjonowaniem układu nerwowego. W każdym bądź razie, no tak to jest teraz z tym, że tak jakby Państwo spojrzeli na historyczne zapisy, jaką ilość zwierząt była stosowana do badań, więc za czasów starożytnych zdecydowanie większa niż później przez ponad 1000 lat. Dopiero od czasów Bernarda, czyli od połowy XVIII-XIX wiek, ta ilość dramatycznie wzrosła. W tej chwili robimy wszystko, żeby ta ilość zwierząt, które są stosowane w badaniach, się zmniejszała. Jest nawet taki plan ogólnoeuropejski. Unia Europejska sobie postawiła za cel, żeby zmniejszyć dwukrotnie ilość zwierząt, które i się zmniejsza, zdecydowanie się zmniejsza. Z ostatnich danych, nawet u nas polskich,
gdzie w roku 2016 używano chyba 200 tysięcy zwierząt. Ta liczba w roku 2017 spadła do 170 tysięcy zwierząt, może nawet mniej. Także już te liczby maleją. W latach wczesnych, 60., 50., 60., taki pan Tom Regan napisał książkę o właśnie prawach zwierząt, które są stosowane w laboratoriach. I stąd właśnie zostały te trzy reguły, które w tej chwili nas obowiązują. Każdego, kto prowadzi badania na zwierzętach, obowiązuje reguła redukcji, udoskonalenia i zastąpienia, czyli redukcji ilości zwierząt, które chcemy zastosować, modyfikacji eksperymentów tak, żeby jak najbardziej zminimalizować ból, cierpienie zwierzęcia i poszukiwanie jakichkolwiek innych metod, które mogą zastąpić to, co my chcemy zrobić. W ten sposób zastąpić, żeby nie zastosować do tych badań zwierzęcia. Poza tym wprowadzono szereg ustaw nowych, które regulują nasze postępowania ze zwierzętami. To są tak liczne akty, że tutaj tylko niektóre z nich wypisałam. W każdym razie każdy z nas musi się do nich stosować. To są krajowe czy są unijne? Unijne i krajowe. Tak, tak. Tutaj mamy dyrektywę, tutaj mamy te. Tak jest, pani jest specjalistką tutaj, jeśli chodzi o to i zajmuje się właśnie głównie tym, aby wszyscy, przynajmniej w naszym instytucie, przestrzegali tych przepisów. Dobrze, to w zasadzie już dziękuję państwu. Jeszcze tylko mam taki jeden slajd, na którym jest pokazane, jakie zwierzęta w jakim stopniu są wykorzystane w badaniach. I tutaj możecie państwo zobaczyć, że w zasadzie na naczelnych już nie robi się tak dużo doświadczeń. A jeszcze dla porównania, jak to też my z tymi zwierzętami mamy, jakie relacje. Tutaj, co prawda, to są niemieckie dane statystyczne, ale to są zwierzęta, ilości zwierząt, które konsumujemy. Tutaj mamy mięso, które konsumujemy. Tutaj jest ryby, drób i inne zwierzęta mięsne. Proszę zobaczyć, 6 896 kg zwierząt na rok drobiu. Tutaj jest liczba zwierząt, które giną w wyniku polowań i wypadków drogowych. To jest około 4,5 miliona zwierząt. Natomiast zwierzęta, które są używane w badaniach naukowych, przynajmniej w Niemczech, to jest liczba o połowę niższa niż ta, która ginie w wypadkach i w polowaniach. To, co my robimy dla zaspokojenia swoich apetytów i pięknych butów i różnych innych rzeczy ze skóry, ma się absolutnie nijak do tego, ile zwierząt zużywamy przy badaniach naukowych. Dziękuję bardzo.